Dzień dobry, baranki. Witam Was w przysłoniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Jaka energia będzie dla Was? 8 kielichów. No, czyli ktoś może zamierzać w sobotę gdzieś sobie pójść, gdzieś odejść. Być może będziecie potrzebować jakiejś chwili dla siebie, a może po prostu pojawią się jakieś możliwości. Ktoś coś zaproponuje i na przykład zamiast zostać w domu, no to na przykład sobie gdzieś wyjdziecie z kimś, więc tutaj mogą być tego rodzaju rzeczy. Może ktoś coś sobie planuje, myśli, obmyśla, a może być tak, że ktoś zachowa się spontanicznie i podejmie jakąś decyzję pod wpływem właśnie na przykład jakichś emocji. Król kielichów, no powiedziałabym, że tu może to dotyczyć właśnie jakichś takich spraw związanych z relacjami, z osobami. Być może będziecie sobie coś tam innego planować, ale jakieś miłe spędzenie czasu w domu, ale coś się zmieni. Być może partner coś zaproponuje, być może przyjaciel coś zaproponuje innego i właśnie zmienicie zdanie. Więc no tutaj mogą być takie właśnie kwestie. Może ktoś was gdzieś wyciągnie po prostu. Będziecie zupełnie, nie wiem, będziecie chcieli iść do kina, a pójdziecie, nie wiem, do teatru na przykład, tak? Albo gdzieś na spacer, na jakąś randkę, spotkanie z kimś. No tu może być jakaś propozycja od mężczyzny. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, byczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, jaka będzie energia z soboty. 9 kielichów. No bardzo dobrze. Pokazuje się jakieś zadowolenie, szczęście, radość. Być może będziecie się cieszyć z czegoś, z jakiegoś osiągnięcia. Coś może się udać, ktoś może się chcieć z wami spotkać. Mogą być różne kwestie, różne sytuacje, różne osoby mogą się pojawić w sobotę u was. W każdym razie pokazuje się zadowolenie u was. Tak jakbyście byli szczęśliwi z tego powodu. Pazik kielichów. No to może się pokazać faktycznie jakaś randka, jakieś spotkanie, jakaś rozmowa z kimś, komunikacja z kimś, być może z mężczyzną. Ktoś może coś zaproponować i was to bardzo usatysfakcjonuje. Tutaj mogą się pojawić również jakieś nowe możliwości, nowe oferty, nowe sytuacje, które was również uszczęśliwiają, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Jakakolwiek propozycja się tutaj nie pojawi w sobotę, no to po prostu będzie powodowała u was radość. Więc no myślę, że może być to bardzo pozytywny dzień i mogą się tu pojawić jakieś nowości. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z karty Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Szóstka mieczy. No, jakiś wyjazd, jakaś podróż. Być może gdzieś będziecie jechać w sobotę, może będziecie się z kimś spotykać. A tutaj mogą być jakieś plany, jakieś przemyślane sytuacje, zdarzenia. Może jakaś przeprowadzka, ktoś z was może pomyśleć o tym, może ktoś będzie przyglądał jakieś oferty, na przykład jakieś nieruchomości. A być może jakieś zmiany w ogóle. Ale zmiany takie przemyślane, zmiany, do których już się od jakiegoś czasu przygotowywaliście, więc tutaj możliwe, a dwójka była do tego, więc możliwe, że będziecie w sobotę, że staniecie przed możliwością jakiegoś wyboru, być może jakaś opcja się pojawi, no stąd ta zmiana, może jakaś możliwość, będziecie się zastanawiać, jaką decyzję podjąć, choć myślę, że już macie sprecyzowane plany, natomiast no jeszcze będziecie się trochę wahać. Tutaj mogą się pojawić jakieś możliwości, jakieś opcje, może chodzić o jakieś spotkanie z kimś, jakieś wyjście gdzieś i też będziecie się zastanawiać na przykład na tym, gdzie wyjść. Wiecie, że chcecie, ale nie wiecie jeszcze gdzie, może na jakieś propozycje. W każdym bądź razie tutaj pojawiają się jakieś zmiany, jakieś wybory w sobotę. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, raczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Jaka będzie energia tego dnia? Zobaczmy. Kapłanka. Kapłanka mówi o raczej
o takim spokojnym czasie. Może mówić o tym, że będziecie się w sobotę kierować a będziecie kierować intuicją, a być może będziecie z kimś rozmawiać, a może będziecie się z kimś spotykać, z kimś zaufanym, z jakąś przyjaciółką, siostrą. To może być ktoś, kto wam doradzi, raczej kobieta. Więc to może być tutaj, mogą być kwestie jakiegoś douczania się, jakieś kwestie czytania. No, być może ktoś z was będzie po prostu czytał książkę w sobotę, ale może być też tak, że będziecie się zastanawiać nad jakimś kursem, szkoleniem i tutaj będziecie przeglądać jakieś oferty z tym związane. Oczywiście kapłanka to sekrety, tajemnice. Tutaj ktoś może wam powierzyć coś, możecie się czegoś dowiedzieć. Piątka monet przy tym wszystkim, więc może mówić o jakimś poczuciu braku. Być może właśnie będziecie rozmawiać z tą osobą zaufaną, o której mówiłam wcześniej, właśnie o jakiejś trudnej swojej sytuacji, może o jakichś problemach, może o jakichś po prostu może wam coś tutaj w tej piątce monet nie pasować. Może być jakaś sytuacja taka podbramkowa. Być może odczucia macie jakieś takie, które niekoniecznie są, no niekoniecznie dobrze odczuwacie pewne rzeczy, tak? Więc możliwe, że tutaj ta kobieta wam doradzi w sobotę. To może być raczej taki spokojny dzień. Myślę, że nie będziecie myśleli o tym, żeby gdzieś wyjść, tylko raczej będziecie spędzać go albo właśnie w jakimś takim gronie zaufanym, albo samotnie, przemyślując jakieś tam sprawy, zastanawiając się nad czymś. Więc tutaj możliwe też, że będziecie coś sobie przemyśliwać, będziecie się zastanawiać nad czymś. Tak jak mówię, doradzać się, może czegoś szukać będziecie w internecie. Być może, no, niektórzy z was, być może będziecie zastanawiać się nad jakimś kursem, szkoleniem, ale na przykład niektórzy mogą odczuwać jakiś niedosyt w jakimś, na przykład, jeśli chodzi o coś, nie wiem, o szkolenia, czy o jakieś tam inne kwestie, więc tutaj też może być taka sytuacja, że dla niektórych z was na przykład może być tak, że to was ktoś może prosić o pomoc i wy na przykład możecie nie mieć czasu. Być może będziecie mieć inne plany, więc tutaj też może być taka sytuacja. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Lwy, witam was w przysłaniach z kart Tarota na sobotę, 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć, Lwy. Trójka pucharów, czyli radość, zabawa. Być może wyjdziecie gdzieś, jakaś impreza może się szykuje ze znajomymi, może w gronie jakimś tam rodzinnym, jakaś miła w każdym bądź razie, a może być tak, że będziecie coś świętować, może będziecie świętować jakiś sukces, może coś się uda, może po prostu być miło, mile spędzony czas z partnerem, więc tu może być jakaś radość, no randka. No właśnie, do tego słońce, no to faktycznie możecie się cieszyć z jakiegoś wyjazdu, być może coś dochodzi do skutku, coś, czego się spodziewaliście, coś, na co czekaliście, możecie świętować ciążę, możecie świętować tutaj coś związane z dzieckiem, jakieś sukcesy, jakieś no takie miłe kwestie, więc jest się tutaj z czego cieszyć, bardzo miły czas, więc możliwe, że gdzieś tutaj wyjdziecie, raczej nie będziecie siedzieć w domu, chyba że będziecie, to będziecie go miło spędzać, będziecie się cieszyć z czegoś, natomiast może zaprosicie wy kogoś, gości jakichś. To może być też czas taki rodzinny, więc też możecie się z tego cieszyć po prostu. Do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, panny, witam was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co tu może się wydarzyć dla was. Szóstka kielichów, czyli mile spędzony czas w sobotę. Być może będziecie coś wspominać z kimś. To może być ktoś, kogo znacie, to może być ktoś, z kim się nie widzieliście długo, ktoś, kogo bardzo lubicie, do kogo żywicie sympatię, więc to może być miłe spotkanie. To może być oczywiście jakiś przyjaciel, przyjaciółka, to może być ktoś z rodziny, z kimś się dawno nie widzieliście, może się usłyszycie po prostu, a może wyjście razem wspólne. Może ten ktoś napisze do was już po jakimś czasie, gdzie nie mieliście
mieliście kontaktu, więc gdzieś tam na jakichś być może social mediach się spotkacie. W każdym bądź razie może być jakieś wyjście gdzieś, może chodzić o jakieś miejsca bardzo miłe, może chodzić o jakieś wyjście do jakiegoś miejsca, do którego już od dawna się przymierzaliście wyjść, no i nigdy, nie wiem, nie było czasu albo coś tam. Słońce. Więc faktycznie zapowiada się bardzo mile spędzony czas. Może chodzić o osoby, z którymi się już nie widzieliście jakiś czas, to może chodzić o dzieci. Być może dzieci gdzieś wyjechały i w sobotę przyjadą, więc tutaj też może być mile spędzony czas razem, wspólnie, na jakichś wspólnych pogawędkach o przeszłości, o tym, jak było kiedyś. No, różne takie rzeczy mogą być. Być może planujecie sobie jakąś podróż, gdzie dawno nie byliście, albo po prostu gdzie po prostu zamierzaliście być, ale też w jakiś sposób no, nie byliście, więc tutaj może być jakaś podróż czy miejsce, tak jak mówiłam, które wzbudza was sentyment, ale gdzieś tu rozmawiacie na ten temat, na przykład z partnerem, czy z kimś tam z rodziny, albo sami zastanawiacie się po prostu nad takim wyjazdem do takiego miejsca. Może chodzić o miejsce na wakacje na przykład, więc też tu mogą być jakieś kwestie takie. Do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, Wagi. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć w sobotę. Dwójka monet. No to tutaj pokazuje się, że będzie się działo. Dużo może być rzeczy do zrobienia, do zorganizowania, dużo zadań, dużo obowiązków może być, więc tu może się dużo dziać, będziecie wszystko chcieli zrealizować w sobotę. Może być trochę ciężko połączyć pewne kwestie, coś może nagle dojść, coś może się nagle okazać, może stwierdzicie, że gdzieś jedziecie na przykład nagle, może ktoś do Was przyjechać niespodziewanie, ktoś może coś zaproponować, więc tu mogą być jakieś oferty, których się nie spodziewacie, które w jakiś sposób mogą troszeczkę zamieszać Wam w ciągu dnia. Natomiast no, dwójka monet to jest taka karta, która mówi o tym balansowaniu, czyli o elastyczności, że chce się dopiąć wszystko na ostatni guzik, no i tutaj będziecie się starali wszystko tak poorganizować, żeby było dobrze, żeby każdy był zadowolony, no i wy, żebyście byli zadowoleni, żeby zadania czy tam obowiązki były wykonane. Karta umiarkowania, no mówi o tym, że tutaj może chodzić na przykład o jakiś wyjazd, o jakieś wyjście gdzieś. Może nie planowaliście, a coś się takiego pojawi, jakaś oferta, możliwość, ktoś może coś zaproponować, więc no, będziecie chcieli z tego skorzystać. Tu mogą być no, jakieś formy relaksu na przykład. Umiarkowanie, no to również mogą być jakieś takie kwestie negocjacyjne, dogadywania się z kimś, komunikacji, więc tutaj też jakieś rozmowy z osobami, z każdym będziecie chcieli porozmawiać, z każdym będziecie chcieli tam, nie wiem, negocjować coś tam, w zależności od tego, o czym rozmawiacie i co to za osoby są. No więc tutaj wszystko tak powinno przebiegać dosyć dobrze, sprawnie. Nie powinno się nic takiego dziać. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Jaka będzie energia tego dnia? Zobaczmy. Trójka buław to karta, która mówi o jakimś spotkaniu, o wyjeździe. Być może gdzieś będziecie szli, może się będziecie z kimś spotykać. Ktoś z Was może planować sobie coś, możecie chcieć się rozwijać tutaj, możecie pójść w stronę jakiejś nauki, kształcenia, jakichś interesów, być może rozmowy o interesach, może wyjazd też związany z interesami. W każdym bądź razie pokazują się tutaj perspektywy rozwoju. Widać, że widzicie jakiś potencjał w czymś, chcecie się rozwijać w sobotę. Coś może być jakaś sytuacja, sprawa, jakaś osoba, co do której chcielibyście coś kontynuować, więc tutaj może się być jakiś taki ciąg dalszy. Królowa buław, może chodzić o jakąś kobietę, może chodzić o jakieś spotkanie z kimś. Być może widzicie potencjał w tej relacji, może widzicie, że ktoś chce i wy chcecie, więc tutaj jakieś spotkanie, jakieś rozmowy, komunikacja właśnie z tą kobietą. Tu mogą być interesy załatwiane, oczywiście to może być szefowa, więc ktoś może pracować, więc może po prostu karty wskazują na kontynuację jakichś planów, zamierzeń, celów, jakieś negocjacje być może, jakieś rozmowy. Możliwe, że od tej kobiety sporo zależy na przykład, więc tutaj też jakieś spotkanie z nią, wyjazd z nią, czy dotyczący po prostu jakiejś kobiety. Ogólnie aktywność się pojawia,
w sobotę, więc nie będziecie na pewno biernie siedzieć w domu i czekać, tylko będziecie działać, będziecie coś realizować, będziecie próbowali coś osiągnąć. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Głupiec, czyli początek, nowości. Być może też jakieś wyjście gdzieś, wycieczka, może jakiś wyjazd. Natomiast wyjście do kogoś, do czegoś, może to być spontaniczne, więc może nic nie planowaliście, a coś tutaj może was coś zaskoczyć, wyskoczyć po prostu. Może się na coś zdecydujecie w ostatniej chwili. Natomiast no, głupiec to początki, czyli jakieś nowe informacje, poznanie nowych osób. Być może ktoś z was znajdzie jakąś fajną ofertę pracy, może ktoś pójdzie na rozmowę kwalifikacyjną. No, mogą tu być różne scenariusze tak naprawdę. Pokazują się ogólnie początki jakiejś inwestycji, początki, no może dotyczyć to partnera domu, czyli czwórka buław. Być może będziecie myśleć o jakiejś wspólnej przyszłości, być może o jakiejś stabilizacji ktoś pomyśli. To mogą być jakieś pierwsze kroki na ten temat. Być może będziecie rozmawiać o jakichś nieruchomościach, kupnie, sprzedaży, działce, budowaniu się, przeprowadzce, no różne takie kwestie. W każdym bądź razie mogą one dotyczyć właśnie waszego bezpieczeństwa, stabilności życiowej, bym powiedziała, rodzinnej, tutaj partnerstwa, może jakieś wspólne plany zaczną się szykować, może razem wspólnie jakąś podróż będziecie omawiać, czy będziecie chcieli. W każdym razie no, pojawia się tutaj stabilizacja, pojawia się no, to, że możecie być w centrum uwagi tego dnia, czyli wasze zdanie może być ważne, być może jakieś nowe decyzje podejmiecie tego dnia. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć w sobotę. Karta śmierci, czyli jakieś zakończenia. Być może coś będziecie zakończać, może będziecie kończyć jakieś sytuacje, jakieś zdarzenia. Być może jakaś transformacja, czyli zmiana. Może będziecie coś zmieniać w swoim życiu w sobotę. Może jakieś rozmowy, które coś wyjaśnią, które coś może zmienią. Królowa kielichów. Może to dotyczyć relacji, może dotyczyć w ogóle zmian, jeśli chodzi o matkę, jakieś kwestie. Mogą dotyczyć te kwestie, jeśli chodzi o partnera, partnerkę, tak? Może chodzić o wasze zainteresowania, wasze hobby. Mogą to być kwestie związane w ogóle z relacjami, więc tutaj jakieś zmiany, jakieś transformacje, może poważne rozmowy, może jakieś zakończenie, jeśli widzicie, że coś nie przynosi efektu, czy nie ma jakiegoś tutaj sukcesu. W każdym bądź razie, no, w sobotę będziecie coś kończyć, niektórzy będą coś zmieniać i być może na przykład będziecie kończyć jakieś, jak macie jakieś pasje, zainteresowania, na przykład sportem, no to może będziecie kończyć jakieś na przykład jedną pasję, żeby zacząć coś innego robić, albo pójdziecie trochę w innym kierunku, więc to jakieś takie zmiany, może, tak jak mówię, mogą być poważne rozmowy. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć dla Was. Dwójka monet. Dwójka monet to karta, która mówi o tym, że może się dużo dziać w sobotę. Być może będziecie mieć dużo obowiązków, dużo zadań, może jakieś spotkanie, może coś nagle wyskoczyć, może ktoś zadzwonić, chcieć się z Wami umówić, spotkać. Wy już możecie mieć coś zaplanowane. Ogólnie rzecz biorąc, może się dużo dziać. Możliwe jakieś wybory, trzeba będzie być kreatywnym, żeby dobrze poorganizować sobie tutaj czas, poorganizować sobie te zadania i te obowiązki, które Was czekają. Może chodzić o jakieś spotkania, królowa kielichów, może chodzić o jakieś spotkanie na przykład z partnerem, może tutaj jakieś nowe pomysły, może będziecie coś realizować razem, wspólnie, możliwe, że
będziecie na przykład pomagać matce, może jakieś nagłe zdarzenia mogą Was zaskoczyć, więc gdzieś tutaj będzie potrzeba tej elastyczności, żeby po prostu wszystko dopiąć na ostatni guzik. Oczywiście może być tutaj spotkanie z przyjaciółką, na przykład możecie być zaskoczeni tym spotkaniem, może no, mogą być jakieś obowiązki domowe i jakieś spotkania wieczór, wszystko będziecie chcieli połączyć, więc będziecie to wszystko realizować, dosyć szybko może przebiegać ten dzień. Może chodzić tutaj o różnego rodzaju zainteresowania, pasje, będziecie się chcieli poświęcić, jakieś coś nowego będziecie chcieli tworzyć, niektórzy z Was. Ale tu może chodzić o kwestie związane z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, jakieś spotkania, rozmowy, a więc no, takie kwestie. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 20 kwietnia. Zobaczmy, co się może wydarzyć. Królowa Pucharów. No to ważne będą w sobotę kwestie związane z partnerem, z partnerstwem, z domem, dziećmi, rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, relacjami. Tutaj może być rozmowa, kwestia pomocy matce. Tu mogą być rozmowy z partnerem, spotkania z kimś, kim jesteście zainteresowani. Może poznajecie kogoś dopiero, więc jakieś zainteresowania tu mogą być, jakieś hobby, pasje w sobotę. Więc temu możecie się po prostu poświęcać. A z monet może mówić o jakiejś szansie, możliwości zarobku. Być może właśnie kobieta jakaś z żywiołu wody, czyli rak, ryby lub skorpion, może Wam coś zaproponować, może być jakąś inicjatywą. Tutaj możecie coś sobie zarobić, jakieś zlecenie może być, jakaś usługa do wykonania. Jest jakaś szansa na, no, tak jak mówię, na jakąś ofertę, na jakąś pracę, na zarobienie sobie czegoś. Więc można tutaj będzie w sobotę coś sobie zarobić. Ale może być tak, że pojawią się jakieś szanse, możliwości, na przykład na spotkanie z tą osobą. Być może to jest ktoś, do kogo wzdychacie, ktoś, kto Wam się podoba w jakiś sposób. No, i tutaj możliwa jest jakaś szansa spotkania z tą osobą. Być może partner coś zaproponuje, wyjdzie z jakąś inicjatywą, może miłe słowo usłyszycie od niego, może jakiś gest, może coś dostaniecie na przykład od niego, coś wartościowego. No więc tu mogą być różne właśnie takie kwestie. Niektórzy z Was może zarobią na jakiejś pasji, hobby, a może coś będziecie sprzedawać, kupować tego dnia, gdzieś coś zarobicie na czymś, może jakieś akcje, może jakieś ruchomości, nieruchomości. No tutaj też takie kwestie się pojawiają, więc możliwe zarobki z tego tytułu, możliwe jakieś zarobki z tytułu jakiejś pasji, hobby, zainteresowań, czymś, czym się pasjonujecie. Do usłyszenia, cześć!